Oto wieżowiec jak każdy inny. Wewnątrz ośrodek telewizyjny. Barwnym korowodem i obrzędami wesela góralskiego zainaugurowano pod Biewątem kolejną jesień tatrzańską. Główną i najbardziej atrakcyjną im. Studio w pokoju 300. Misia filmuje, pan kamerzysta. Taki jest wygląd telekamery. Obiektyw, korpus i nogi cztery. Wewnątrz kamera telewizyjna jest bardzo prosta. Każdy to przyzna. W ten prosty sposób, bez bólu głowy, mamy gotowy portret misiowy. Potem w ciekawych 100 urządzeniach misiowy portret w pasy się zmienia. Poukładane jeden za drugim stają się wężem zwinnym i długim. Po zwojach drutu, jak po drabinach, wąż się na wieżę nadawczą spina. I teraz, dzieci, daję wam słowo, miś się zamienia w falę radiową. Telewizyjny jego portrecik szybko na falach eteru leci. Przepraszamy za usterki. A gdy nadejdzie właściwa pora, ląduje w skrzynce telewizora. I po złożeniu go na ekranie widzimy misia. Ojej! Ojej!
zapraszamy za usterki. I po złożeniu go na ekranie widzimy misia.